Kochani, może to nie będzie dla wszystkich łatwe do przyjęcia, ale moja znajoma, która wie, co mówi, nie dużo mówi, a jak mówi, to mówi mądrze, powiedziała, że depresja jest to choroba okolicznościowa. Po krótkiej rozmowie, bo moja znajoma dużo nie mówi, zrozumiałem, że chodzi o pewną okoliczność, że nie chodzi o to, że z powodu jakichś okoliczności jest depresja, co jest oczywiste przecież, oczywiste, ona nie jest tak bez powodu. Depresja jest to pewnego rodzaju alergia, uczulenie na sytuację, która się zdarzyła, nie wiadomo na jaką, ale na tą, która się zdarzyła. Natomiast depresja jest to okolicznościowa choroba, ponieważ jest to okoliczność łagodząca. Depresja jest okolicznością łagodzącą, to znaczy, że ta depresja chroni przed czymś. Że organizm, a raczej umysł człowieka został doprowadzony do takiego stanu, że ta depresja chroni przed czymś zupełnie nieprzewidywalnym i dużo poważniejszym. Depresja jest to taki stan u człowieka, że on przestaje odczuwać, przestaje po prostu czuć. Bo gdyby nadal czuł, to mógłby tego nie wytrzymać. I ta depresja jest czymś potwornie ciężkim do zniesienia. Natomiast ratuje człowieka przed przepaleniem się bezpieczników. Dlatego depresja jest to okoliczność umożliwiająca przeżycie bez przepalenia się bezpieczników w mózgu. I na tę okoliczność chcę wam powiedzieć, że każdy, który ma depresję, chciałby zacząć czuć. Natomiast, żeby zacząć czuć, to dobrze jest, żeby wpierw dowiedział się, co było przyczyną tej depresji. Chyba wystarczy. I tak wystarczająco kontrowersyjnie.